Hej, kajka, witamy was w nowym vlogu. Ludzie przyszli, trzeba posprzątać. Marta szybko sprząta. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę z Mikołajem na Paprocany. To jest takie jezioro. Opowiem wam na miejscu coś więcej o nim, jak tam już będziemy. A teraz będziemy robić sobie kawkę do samochodu. I wracając do kawki, to zamówiłem na internecie takie kubeczki. One mają 400 ml i one są w całości z papieru. Mega fajnie się sprawdzają, do tego są od razu pokrywki. Ło, tak. Pokrywki też są papierowe. Nic nie przemaka, fajnie się trzyma. Już je testowaliśmy. Także jak będziecie chcieli, to pod spodem macie link do Allegro, tam z tej aukcji, z której my to braliśmy. A teraz biorę się za robienie kawki i będziemy się zbierać do samochodu. Yes. My już jesteśmy w samochodzie, jedziemy, pogoda daje piękna. Mikołaj, udało się, że zasnął, chociaż mieliśmy tutaj wesoły autobus. Ja powinnam teksty piosenek pisać, nie kochanie? Tak, mamy jeszcze 15 km do jeziora. 15 minut pokazuje, więc za niedługo będziemy. Jest godzina 4.38, nie, o 4.38 będziemy, więc jest 4.16. 14.38 będziemy. No, a jak powiedziałem? 4.38. Nieprawda. Prawda, a tak w ogóle to Paprocany są w Tychach. Także widzimy się już na miejscu. I do zobaczenia za chwilę. O, nie trafię. Oj. Dojechaliśmy nad jezioro w Paprocanach. Tak. Znaczy Paprocanach. Paprocańskie. Paprocany. Paprocany, tak się nazywa. Prawdopodobnie. To miejsce. Fajne miejsce. Fajne miejsce dla na spacer. To po pierwsze, bo jest tutaj gdzie chodzić, jest tutaj tyle dróżek i tak dalej. Po drugie, jak ktoś ma dzieci, to tutaj są i takie strefy, zaraz wam pokażemy, stricte, że dziecko się zajmie. Takie i place zabaw, takie różne. Są też plaże tutaj porobione. Plaże są piaszczyste, także można sobie wyjść, po piasku pochodzić. Maciej może opowiadać, gdy już będziemy na miejscu. Natomiast dotarliśmy, Mikołaja załadowaliśmy wózek i jest w miarę przyzwoicie. Chcemy się dotlenić, to jest najważniejsze. Pogoda jest piękna, zobaczcie jak się niesamowicie mieni jezioro w ogóle. Także dla samych widoków warto tu przyjechać, a latem jest jeszcze ładniej. To po pierwsze, bo jest zielono. Można się tu kąpać wszędzie i tak dalej. A zimą, najlepsze, na tym jeziorze jeżdżą na łyżwach normalnie. No to byliśmy tutaj właśnie pochodzić po zamarzniętym jeziorze. I trzęśliśmy porami. Dopóki nie dowiedzieliśmy się, że maksymalna głębokość tego jeziora to jest 2,5 metra tylko. Także jest bardzo płytkim jeziorem. Tak, to jest gdzieś około jedno piętro. Dla porównania, jeżeli ktoś jest z okolic, na przykład Żywca, jezioro Żywieckie ma 27 metrów głębokości, to już jest 11-piętrowy budynek. Tak, 11 pięter to już jest bardzo, bardzo głęboko. Także już rozumiemy, dlaczego ludzie mieli chill, jeżeli chodzi o chodzenie tutaj, no nie? Tak, zwłaszcza tutaj przy brzegu, no nie? Było bardziej płytko. Płytko. Plac zabaw, o którym mówiliśmy chwilę temu, taki, wiecie, kompleks dla dzieci. Zobaczcie, jaki statek. Już wam pokażę, tylko muszę najechać kamerą. O. No, to jest raj dla dzieci. Takich, wiecie, starszaków, wiadomo. Natomiast tam są jakieś zjeżdżalnie i takie, i siakie, i owaki. Naprawdę mnóstwo czasu tutaj możecie spędzić. Dzieci mają zajęcie, to po pierwsze, a wy macie trochę chwili wolnego. I to jest chyba darmowy, no nie? Plac zabaw, tak, nie płaci się za no niego, nie, no nie? Tutaj nie masz. Płacisz za wynajem sprzętu i rowerków w sezonie letnim, no bo tutaj można wszystkie sprzęty takie wodne wypożyczyć i na przykład na rowerkach płynąć sobie na jezioro. Kajaki chyba też były z tego, co pamiętam w tamtym sezonie. No i tutaj jest właśnie, dochodzimy do tego kompleksu, gdzie są właśnie taka część rekreacyjna. No i tam jest ten wielki, wielki okręt jako do zabawy. No jak jest ciepło, to mamy tutaj też park wodny z gejzerkami, jak to Marta mówi. Gejzerki, no. Tak?
Także... To, wiecie, można się składać, bawić i tak dalej, to też fajna sprawa. No to jak mówię, tutaj naprawdę jest to przemyślane pod kątem takim rodzinnym, że i dzieciaki się czymś zajmą i rodzic ma trochę odpoczynku. Także wydaje mi się, że będziemy tutaj stałymi walcami, gdy już będzie Mikołaj zainteresowany tematem. Już będzie większy, to na pewno tutaj przyjedziemy i będziemy się tu bawić. Pewnie będziemy jeszcze nie raz, bo tutaj często przyjeżdżamy. Na pewno Mikołaj nie będzie bawił się sam. Bo my też lubimy. Będziemy najstarszym tutaj, wiesz, elementem w tych gejzerkach. Są takie porobione piaszczyste plaże, dzięki którym tutaj możecie się wylegiwać na kocyczkach. Tam i tutaj ten piasek jest taki gorszy z tego, co tutaj widzę, po tym, po którym aktualnie idę. Ten jest taki fajniejszy, bardziej żółty. No i mamy tutaj te kaczki. Woda lodowata. To teraz jest tak ciepło, żeby nawet mu zdjęła tą kurtkę. No nie? No bo teraz ani nie wieje, ani nic. Nawet ja bym się rozebrała. Nie wiem, chyba mu zdejmę. Bo możliwe, że jest mu za ciepło. Idziemy na ten pomost? No, tylko go... Przejadę tam wózkiem? No. A mówiłeś o pomostach? Bo jeszcze żeśmy tutaj nie byli, nie? Nie byliśmy jak byliśmy sami, ale będziemy jak jesteśmy z dziećmi. Z dzieckiem. Nie, na pomoście jeszcze nie byliśmy, także pojedziemy pierwszy raz. Mikołaj, tylko nie zgub butli do wody, bo mama ma tylko jedną na soczek. A jest, ktoś ujechał wózkiem. No, są ślady. A, tu jest tak w ogóle fajna ta plaża, fajna, nie? Jest ta plaża, że ona jest taka, wiesz, też twarda właściwie, tak, no że można patrz, wjechać jadę. Wózkiem bez problemu. Ale wiesz, plaża jakby nie było blisko miasta, no tak. Nie, super sprawa. I piasek jest niesamowicie czysty tutaj. Ja tak, wam pokażę, widać, że jest sprzątany, nie ma żadnych petów, niczego. O, Martusia sobie już sama poradziła nawet, wskoczyła na pomost. O, pomosty nie są zabezpieczone, więc trzeba uważać. Przynajmniej tutaj niektóre części, jak będziecie z dziećmi. O, ale fajnie! Ale mega, mega przyjemnie. A się w głowie kręci, bo jest tak... Nic tak robię. To jest płytko. Wiem, no, ale ja bym nie... wziął jakieś patyka i sprawdził, czy to jest naprawdę tak płytko. No ja też. Bo woda jest bardzo no, brudna, czy brudna, no jest taka mulasta. No jak to w takich zbiornikach sztucznych, bo to nie jest... Jezioro, jezioro. Co prawda nie wygląda na brudną, no bo nie ma żadnej piany, niczego, tak jak to często się zdarza. No. Wygląda tu bardzo czysto. Tylko po prostu woda jest taka mułowata. Legisto. Są drabinki. Mhm. No czad! Naprawdę, tu jest gdzie, wiesz, pochodzić. I teraz też o takiej porze czujesz się taki mega zrelaksowany, no nie? Mhm. Mimo wszystko odpocząłeś. Odpoczniesz. Ale jeszcze chcemy skoczyć w jedno miejsce. Tam jest w ogóle taki szerszy, ale to chyba ktoś ma wagary. No. Tak mi się wydaje. To pójdziemy tam dalej, no pójdziemy nie? Pójdziemy tam dalej i tam jest w ogóle mega hit, bo tam są takie, to wam dojdziemy, pokażemy takie siatki wypoczynkowe i tak dalej. Nie wiem, czy są tutaj teraz otwarte te restauracje, bo myśmy tutaj na przykład byli na pysznych lodach w tamtym tak, roku. Tak, to były super lody i starczyły nam na jakąś 1/3 trasy. Tak, bo jezioro można przejść dookoła, tylko to jest, nie wiem, nie mam pojęcia, ale bardzo dużo kilometrów, bo myśmy szli z Alitą i Dalią. Mm-hmm. Bez Mikołaja i to był no kawał drogi,
I naprawdę, 7000 kroków jak nic. Tak. Strykło chyba w jednej trzeciej. Jezioro jest sztuczne, no nie? Czyli powstało sztucznie tutaj. Specjalnie dla huty paprocańskiej. Ono miało napędzać wszystkie jakieś tam maszyny, no nie? Ale w ogóle czytaliśmy niesamowicie fajną legendę stworzoną przez jedną dziewczynkę, chyba z czwartej klasy podstawówki. I tak nam się ta legenda spodobała. Stwierdziliśmy, że lepsza jest tak opowiadać o tym jeziorze. Lepsza jest legenda niż to, jak to powstało. No wiadomo, tak. zawsze legendy są fajne. Tak, chodziło o jakiegoś złego księcia, czarownicę, potem odratowanie jakby honoru wszystkiego i od paprotki stworzyło się to jezioro. Ja jeszcze bardziej spłyciłam niż w tym artykule. Ale jeśli chcecie sobie poczytać, to wpiszcie sobie w Google legenda Paprocany i wam wyskoczy, to sobie poczytacie. Tam są takie ławeczki do posiedzenia i taki cały deptak. Ten deptak jest fajny, bo jest właśnie z desek zrobiony. Także tutaj ktoś naprawdę o to zadbał. Kosze są co kawałeczek, to jest też fajne, że się śmieci nie poniewierają. Tak, a pachnie tutaj lody na patyku. To jest chyba to, gdzie żeśmy tam. Tak, są te lody. Idziemy na lody? No, później. Idziemy na lody. Okej, pójdziemy na lody. Dostaniesz troszeczkę loda. Nie za dużo, ale troszeczkę. Jeżeli znacie takie miejsca, właśnie to jak to, że fajnie, żeby iść na spacer, spędzić sobie, bo tutaj generalnie całe popołudnie można spędzić, dajcie znać w komentarzach, a może byliście tu, a może jesteście z tych, to się zameldujcie w komentarzu. Pozdrawiamy w ogóle. Fajnie będzie jakby wiedzieć o takich miejscach, bo my wam postaramy się coś pokazywać w najbliższych odcinkach, ale też fajnie było, gdybyście wy proponowali takie miejsca, które warto odwiedzić. Byłoby super, nie? Tak. Po całej Polsce. Czemu nie? Tylko Mikołaj musi mieć inny fotelik. No bo wracamy do tematu fotelika. Ten pan to już by chciał najlepiej na przednim siedzeniu pasem zwykłym jeździć, nie? Już myślałam, że zgubiliśmy buta, ale nie. Sytuacja uratowana, po prostu był gdzieś w wózku. Tak to jest z tymi butami na małe stópki. I am a great body of water below. You go over and over me. And on clear night I see you cross the sky. You appear as a thin curve. Bardzo fajne schody. Tata by takie chciał, żeby no. móc odpisywać prąd. Under many fold of water. Ja, ale ty jesteś wysoka, Mikołaj. There are nights when the scudding clouds cover you appear. Tuknę. Najfajniejsze to są drzewa z tego wszystkiego, no. Z każdego spaceru najlepsze są drzewa. Czy maj brzozy nie mamy? Drzewo na nosie. Ja mam wszędzie drzewo. Ja jestem związana z naturą, ściśle. Tylko tu jest cisza. Aha. Normalnie ja bym tutaj, to jest idealne miejsce, żeby usiąść sobie na tych tam siedzonkach, wziąć książkę i poczytać. No, albo pospać. No. No i super. Czad. Fajnie, a nie tak chodzić gdzieś tam z boku i ci się no. tak kolebie. Fajnie. Super. Mostem, przepiń, mostem. Przepiń. Komaj dynkę.
O, wajdynki. A, jaki zawrót. Myślałem, że przepłynie pod motkiem. Ja bym przepłynął pod motkiem. Tak, ty jesteś żądny przygód. Byśmy się poskładali razem z tym kajakiem do góry nogami, ale jakoś byśmy pod mostkiem przepłynęli. Co to jest za drzewo? Takie bym chciała od razu. Takie. Można kupić takie duże drzewo? To jest perfekcyjne drzewo. No. Tylko to jest iglaste. No dziwne właśnie. Nie? Iglaste i w takiej formie. Chyba, że to jest, wiesz, jakieś tak takie przecinane. No. Na przykład to jest to samo co to. No, tylko tutaj. No nie, tylko tutaj jest inaczej przecinane na takie jakby liściaste. Ciekawe drzewo. Podejdziemy bliżej i może znacie, wiecie co to za drzewo. Jest zielone zimą. No, zimozielone. Ale to jest takie miękkie igły. Czadowe. Tylko czasowo wyłączone z użytku. Tak, no bo to nie teraz, no nie? Ale fajnie jest tak poleżeć. No nie, nad wodą. Wymyślił takie siatki do opalania się, a od, wiesz, od spodu ten, przyjemnie chłodno, no bo od wody, nie? Będziemy wszyscy brudni. Tak? Mieliśmy mieć chwilę spokoju. Krzyś przyniósł coś dobrego, ciapnę sobie zaraz. Także wszyscy jemy, bierzemy kawę i wracamy powoli do domu. Chwila na szamkę. My już w samochodzie wracaliśmy, to Mikołaj mi zasnął na rękach. Oczywiście poprzedzone było alarmem. Wsadziliśmy go do fotelika i ma najlepszą zabawę ever. Nie ma zamiaru spać, ale nie płacze, więc nie zapeszając, jest dobrze. Wracamy do domu, jest już 5:30, także zrobiło się chłodno. Długi był ten spacer, no ale spoko, fajnie było. Także żegnamy się z wami, widzimy się jutro, do zobaczyska, pa! I'm a great body of water below. You go over and over me. And on clear nights